Cześć, nazywam się Iza Mejza, jestem trenerką w programie ASUF Internetu i przygotowałam dla Was kilka lekcji ASOWych po to, żebyście mogli w sprawny sposób, angażując uczniów, przeprowadzić się zdalnie. Pierwszy challenge za nami dotyczył rozsądku i udostępniania treści. Dziś będziemy mówić o emocjach, czyli emocje i emotki mają znaczenie. I tym razem proponuję Wam pracę plastyczną. Wyślijcie uczniom schemat, szablon, koszulki, którą udostępniamy w zadaniu i poproście o wypełnienie tego szablonu emotkami, które w jakiś sposób uczniów wyrażają. Mogą to być cechy ich charakteru, ich nastrój, usposobienie, coś, czego jeszcze o nich nie wiecie. Niech uczniowie zrobią to w dowolny możliwy sposób. Mogą taką koszulkę obrobić w programie komputerowym albo wydrukować ten schemat i użyć kredek, farb, plasteliny, zrobić kolaż. Dajcie im dowolność. Kiedy już to uzupełnią, mogą Wam wysłać ją na maila i nie zapomnijcie wtedy o przesłaniu uczniom i uczennicom krótkiej informacji zwrotnej o tym, jak Wam się oglądało tę pracę i czego się o nich dowiedzieliście. Ale możecie też połączyć ich w pary i poprosić o przesłanie tej koszulki osobie z pary i znów z prośbą o odesłanie informacji zwrotnej dotyczącej tego, czego się o sobie nawzajem dowiedzieli. I trzecia opcja, spotkajcie się na komunikatorze, wyświetlaj po kolei koszulki i proś wszystkich zgromadzonych, żeby zgadywali, do kogo mogą należeć. Zadbaj tylko o to, żeby każdy uczeń i uczennica zgodził się na prezentację swojej pracy w gronie klasowym. Nie dla wszystkich to musi być komfortowe. I kilka bonusów, kiedy już zrobicie to zadanie, możecie spotkać się jeszcze raz na ulubionym komunikatorze, na WhatsAppie, Messengerze, Microsoft Teams, cokolwiek, czego lubicie używać i pobawić się w emotikonowe kalambury. Ustal kolejność uczniów. Niech każdy po kolei wrzuca emotkę, która określa jego nastrój w tej chwili, a wszyscy pozostali starają się odgadnąć, czy ta osoba czuje smutek, radość, tęsknotę, złość, jakąkolwiek inną emocję. I druga wersja, trochę trudniejsza, to są kalambury emotikonowe. Wymaga to od Ciebie przygotowania wcześniej haseł do takich kalamburów. Mogą to być tytuły filmów, lektur, które czytacie lub coś w ogóle niezwiązanego ze szkołą. Wysyłaj uczniom w prywatnej wiadomości takie hasło i proś o przedstawienie go na forum. No i oczywiście wszyscy zgromadzeni starają się odgadnąć, o jakie hasło, jaki film czy jaką lekturę chodzi. I na koniec znów propozycja zagrania w Interlandię, tym razem niech będzie to rzeka uważności. Życzę Ci powodzenia w przeprowadzeniu tego wyzwania, kolejne challenge już wkrótce, zaglądajcie na stronę Fundacji Szkoła z Klasą. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia niedługo.